Wokół powiatu. I nasz gość, starosta Kołobrzyski, Tomasz Dąbrowski. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam państwa, dzień dobry. Jak co wtorek, ale to chyba zaczniemy od dobrej informacji, bo podobno jest już zasięg w centrum miasta, panie starosto. Niektórzy nie zauważyli, że jest, ale może dlatego, że nie zauważyli, to pytam, że podobno. Znaczy, panie redaktorze, ja mogę przy panu, bo jestem dwa piętra poniżej masztu, zobaczyć na mój telefon komórkowy. Proszę państwa, mam pełen zasięg, tak? Gdzie wcześniej tych kresek było na poziomie półkreski właściwie, i trzeba było znaleźć sobie takie miejsce, najczęściej wystawiając nawet głowę troszeczkę przez okno, żeby ten zasięg złapać. Dzisiaj sytuacja już jest, że tak powiem, normalna. Oczywiście troszeczkę to trwało, no ale takie są też procedury związane z uruchomieniem tego typu stacji. To przecież nie jest zwykły maszt, taki powiedzmy antenowy, jak do telewizora, tylko to jest maszt, który musi być połączony z innymi masztami po to, żeby ten sygnał był ciągły i kiedy się przemieszczamy, idąc pieszo, jadąc samochodem, ciągle ten sygnał mamy. To jest o tyle ważne, że poprawiło się też bezpieczeństwo, o czym tutaj kilkakrotnie mówiliśmy. Kwestia zadzwonienia, wezwania straży, pogotowia, policji, czy też nawet tak proste elementy jak łączność internetowa, jeżeli chodzi o kwestię zapłacenia tutaj kartą płatniczą. Większość terminali funkcjonuje właśnie poprzez internet, nie na jakimś sztywnym łączu. Kelner podchodzi do stoika, ma przy sobie terminal i możemy taką kartą już bardzo spokojnie, bezpiecznie zapłacić. Całe szczęście się to udało zrobić, a przypomnę, że historia rozpoczęła się jakiś czas temu, kiedy tutaj galeria Hosso, na której znajdował się ten masz, wypowiedziała tę umowę, nie przedłużając ją. My wtedy zareagowaliśmy i zaproponowaliśmy rozwiązanie w postaci naszego dachu oddalonego raptem parę metrów od galerii Hosso, więc mamy stan pierwotny, z czego się nie ukrywam, bardzo serdecznie cieszę. Życzę dobrych i takich, powiedzmy, nieprzerywanych rozmów i też nie braku denerwowania, bo często się denerwowaliśmy, że właśnie nie możemy się połączyć, a szczególnie w okresie, kiedy to nasilenie tych połączeń z racji na ilość tutaj naszych gości była zdecydowanie większa. No ale widzi pan, ja odnotowałem to. Odnotowałem to dlatego, że można w centrum miasta rozmawiać i byłem bardzo mocno zdziwiony, bo sieć faktycznie funkcjonowała i działa. No dobra, to byśmy mieli maszt załatwiony. Panie starosto, nowy rok szkolny się zbliża, idzie jak burza. A wczoraj też jeszcze awanse nauczycieli były. Jak tam jesteśmy przygotowani do tego nowego roku szkolnego? No, panie lektorze, no, kolejny rok trudny, rok, który przyniósł nam sytuację oto taką, gdzie mamy kumulację dwóch roczników, sześcioklasistów i siedmioklasistów. Ostatecznie, panie rektorze, utworzyliśmy aż 36 nowych oddziałów. Daje to 1081 uczniów, którzy będą uczyli się w klasach pierwszych naszych szkół. Proszę pamiętać, że mamy sporą liczbę też uczniów, którzy przyjeżdżają do nas z innych powiatów, tak? Szkolnictwo w powiecie kołobrzeskim jest na bardzo wysokim poziomie. Mamy doskonałe licea, mamy doskonałe technika, mamy zespół szkół morskich i to powoduje to, że sporo uczniów spoza powiatu kołobrzeskiego również chce się w tym powiecie uczyć i nikomu tej sytuacji nie możemy odmówić, bo jest rekrutacja, jest nabór, liczą się ilość punktów, które uczeń tutaj generalnie, że tak powiem, kolokwialnie przynosi z sobą i to decyduje o przyjęciu. Przypomnę, że standardowo otworzyliśmy w latach takich, powiedzmy, kiedy nie było kumulacji, około 30 oddziałów. 2 lata temu jeszcze to było 28 oddziałów, rok temu to było już 33, a w tym roku aż 36. To wszystko jest obsługiwane, że tak powiem, przez blisko 500 nauczycieli i pedagogów tutaj w naszych szkołach, a kolejnych 7 nauczycieli w dniu wczorajszym otrzymało awans zawodowy, drugi stopień, nauczyciel mianowany. Serdecznie gratuluję, to jest podnoszenie swojej kwalifikacji. Oczywiście wymaga jest tutaj odpowiedni staż, ale też i zdany egzamin zawodowy w tym zakresie, który upoważnia później do złożenia ślubowania i otrzymania tego wyższego stopnia zawodowego. Proszę Państwa, dzisiaj też już musimy myśleć o tym, co się wydarzy w kolejnym roku szkolnym, bo wtedy generalnie tych kumulacji nie będzie. I dzisiejsze dane mówią o tym, że z wszystkich szkół podstawowych z całego powiatu będziemy mieli tylko blisko 500 uczniów, tak? Dokładając do tego jeszcze sytuację tego typu, że część uczniów będzie z powiatu, spoza powiatu kołobrzyskiego, no będziemy mieli nagle takie obniżenie, powiedzmy, sytuacji związanej z tym ilością uczniów, a koszty związane z funkcjonowaniem szkoły będą w dalszym ciągu takie same. A jak Państwo przecież dokładnie wiedzą, przecież subwencja oświatowa, nie znam żadnego powiatu, żadnego gminy, bo przecież też gminy mają szkoły podstawowe, która ta subwencja wystarcza na pokrycie chociażby kosztów bieżącego funkcjonowania szkół, nie mówiąc w ogóle już o jakichś remontach czy inwestycjach w tych szkołach, a my przecież sporo tych inwestycji w naszych szkołach tutaj powiatu kołobrzyskiego realizujemy. Panie starosto, temat wakacyjny, choć wakacje się kończą, mieliśmy ostatnio kilka kolizji, nawet wypadek dwóch rowerzystów.
się zdarzyło na ścieżce rowerowej wzdłuż ulicy Krzywoustego przy ulicy Patana. Bezpieczeństwo na ścieżkach to jest jedno, ale także znakowanie tych ścieżek. Ostatnio stwierdziliśmy, że jest nieco liche, bo czasami to było tak, że oznakowywano jedną ścieżkę, potem drugą, te ścieżki się krzyżują, mają wykluczające się oznakowanie. Piszemy o tym także w dzisiejszym materiale, jeżeli idzie o ulicę Krzywoustego. No i teraz pytanie, kto powinien się tym zająć? Wy macie ten zespół do spraw, jak to się nazywa? Zespół zadaniowy, tak? O, tak, jest taki zespół, właśnie. I tam się zajmujecie między innymi oznakowaniem i tym, jakie powinny być przepisy na danej drodze. No i pytanie, czy to pod was podlega, czy to jednak właściciel takiej ścieżki powinien się tym zajmować? Panie redaktorze, no tutaj sytuacja jest tego typu, że na terenie miasta Kołobrzeg jest aż czterech zarządców, jeżeli chodzi o drogi publiczne. Są drogi gminne, drogi powiatowe, drogi wojewódzkie i drogi krajowe. Oczywiście najwięcej jest dróg gminnych, w tym przypadku, jeżeli chodzi o miasto, jest to samo miasto Kołobrzeg. Troszeczkę dróg powiatowych, jeszcze mniej dróg wojewódzkich i powiedzmy główna droga krajowa to biegnąca przez powiat kołobrzeski droga S6 i jeszcze droga stara 11, ale ona za chwilę generalnie straci status drogi krajowej i będzie generalnie drogą wojewódzką. Zespół zadaniowy spotyka się w zakresie właśnie dotyczącym oznakowania. No nie sposób, panie redaktorze, wszystkich kwestii dotrzeć do tego miejsca i zobaczyć, jak to w rzeczywistości działa. Czasami jest sytuacja tego typu, że ktoś też złośliwie obróci znak, tak, bo z jakiegoś powodu ktoś ma taki kaprys. Dziś obserwujemy sytuację nawet dotyczącą zatrzymywania pociągu. Ktoś się włamuje do systemu bezpieczeństwa pociągów i te pociągi zatrzymuje. Mam nadzieję, że szybko zostanie to wyjaśnione. Natomiast jeżeli Państwo takie sytuacje widzą, gdzie Państwo mają pewną wątpliwość w tym zakresie, wystarczy najprostsza forma komunikacji. Można przesłać maila, można zadzwonić, można napisać. Zespół natychmiast się tym zajmie i zespół to rozstrzygnie. Tak? W zespole pracują policjanci, pracują strażnicy miejscy, są oczywiście inżynierowie ruchu, są przedstawiciele dróg powiatowych, dróg gminnych i tam generalnie tego typu kwestie rozstrzygamy. No natomiast zawsze staramy się zwrócić uwagę na to, żeby tych kolizji nie było. Wspomniana przez Pana kolizja będzie natychmiast inwentaryzowana, tutaj ta, o której Pan dzisiaj redaktor napisał na swoim portalu i mam nadzieję, że szybciutko, jeżeli tam rzeczywiście jest jakieś wykluczenie się wzajemnie tych znaków, to zostanie naprawione, dlatego że są to drogi gminne i powiatowe, a zgodnie z ustawą to starosta zarządza ruchem na drogach gminnych i powiatowych na wyższej kategorii, czyli drogach wojewódzkich, drogach krajowych, takim ruchem zarządza wojewoda. Nie, tam panie starosto, na miejscu tego wypadku to nie jest wina oznakowania. Zresztą ja do końca nie wiemy też, czyja to jest wina, ale będziemy to oznakowanie na tych ścieżkach weryfikować. Zresztą w ogóle więcej absurdów jest. I będziemy do tego wracali, tak więc pewnie też będziemy rozmawiali. Panie Rodrze, no ja też staram się walczyć z tak zwanym smogiem oznakowania, tak? Czyli ilością z niezliczonych znaków, odwołań. To nie powinno tak działać, tak? Kiedyś był taki przykład pokazywany chyba z jakiejś gminy, gdzie chcąc być jakby zgodnie z przepisami na odcinku chyba 200 metrów oznakowano chyba ze 100 znaków dotyczących miejsca parkowania, odwołania tego miejsca parkowania, kawałek ziemi i tak dalej, i tak dalej. Potworne koszty, to jest w ogóle nieczytelne. Staramy się, aby tych znaków była taka ilość, aby były one tylko niezbędne, po to właśnie, żeby nie wprowadzać, bo kierowca też musi jakby się skupić na tym, jak jedzie miastem, na bezpieczeństwie, na ciągłym obserwowaniu znaków, które, tak jak pan redaktor powiedział, czasami się nawet ze mnie wykluczają. Bardzo prosimy Państwa, tak, bo naprawdę no, Państwo są tutaj najlepszymi obserwatorami. Państwo często jeżdżąc mają te spostrzeżenia i proszę mi wierzyć, na każdym zespole zadaniowym, a często zespół spotyka się przynajmniej raz w miesiącu, przynajmniej mamy kilkanaście, a czasami kilkadziesiąt wniosków od mieszkańców dotyczących właśnie tego oznakowania. Zmiany nowego znaku, z tym, że tutaj też informuję, zespół nie zajmuje się inwestycjami, czyli nie mówimy o tym, że należy budować nową drogę, nową ścieżkę, nowy chodnik, a tylko właśnie samym oznakowaniem i tym pionowym, czyli znakami pionowymi i też tym poziomem, czyli to, co jest namalowane na chodniku albo na jezdni. Panie starosto, przenieśmy się do sesji Rady Powiatu Kołobrzeskiego, bo to właśnie niedawno odbyła i cóż, no i miał pan rację, nikogo z Wód Polskich nie było. Jak pan to przewidział? No, szkoda tylko, że się z kimś tam nie założyłem, bo i takie zakłady mogły być. Z pewnością byłbym zwycięzcą. No tak jak powiedziałem, nie starczy tutaj odwagi. Odwaga to jest jakby jedna rzecz, a kompetencja to jest druga rzecz. Ja podkreślam i bardzo mocno będę podkreślał. Tego typu instytucja powinna być natychmiast albo bardzo mocno zreformowana, albo natychmiast rozwiązania. Tutaj inne możliwości nie widzę.
Przesłane przez Wody Polskie 4 czy 5 stron dotyczące tego, co się wydarzyło w tym zakresie. No całe szczęście, bo proszę Państwa, sprawozdanie dotyczy roku 2022. No wtedy nie mieliśmy tak silnych opadów, mieliśmy troszeczkę bardziej suchą atmosferę, troszeczkę bardziej ciepłe powietrze i dzięki temu pewne elementy suszy, nie było zalań. Natomiast to, co się wydarzyło w tym roku dotyczące tej ilości wód, tylko i wyłącznie obciąża w tym momencie nieudolność tego przedsiębiorstwa. Ja nie wiem, czym się zajmuje tutaj jednostka terenowa w Kołobrzegu, na czele której stoi były radny z Prawa i Sprawiedliwości, jak dobrze pamiętam, pan Wilecki. Gratuluję posady, pewnie ciepła i dobrze płatna, ale nic poza tym nie przynosi tutaj dla Kołobrzegu, więc bardzo proszę, aby te Wody Polskie w końcu wzięły się do roboty, bo w końcu za to też otrzymują pieniądze nie od rządu, tylko nasze pieniądze, bo żaden rząd w Polsce ten czynny nie posiada własnych pieniędzy, tylko dystrybuuje te pieniądze, które wcześniej pobierze na przykład z podatku, czyli naszych pieniędzy. Jasne. Panie starosto, jeszcze jedna kwestia w takim razie, bo była dyskusja, akurat statut dyskutowano, jeżeli chodzi o Muzeum Ręża Chłopskiego, ale była dyskusja o Rogowie. I muszę powiedzieć, że zbulwersowało mieszkańców, to można było też przeczytać u nas na portalu, że znalazły się pieniądze na kościoły, na plebanie, no też zabytkowe, prawda, ale na nasz hangar, jeden z unikatowych zabytków tutaj w regionie, no znalazły się 0 złotych. No, stworzył się z tego jakby dodatkowy fundusz kościelny, tak? Bo jak dobrze pamiętam dane, które mówią o tym, że blisko chyba 95% środków, które były w tym rozdaniu kierowane, były kierowane na instytucje związane bezpośrednio z kościołem. Myśmy złożyli, panie redaktorze, kwestię dotyczącą zabytku w postaci hangaru w Rogowie i złożyliśmy też tutaj na prośbę kurii kołobrzesko-koszalińskiej wniosek dotyczący obiektu Caritasu na Podszczeru. Miasto z kolei, żeby tutaj też jakby tę sytuację wyjaśnić, złożyło wniosek na tutaj dom księży emerytów przy tym małym kościółku na ulicy Katedralnej, a z kolei własny wniosek złożyło na basztę prochową i w obu tych przypadkach środki zostały skierowane tylko i wyłącznie na kwestie związane tutaj z własnością kościoła, natomiast samorządowe zostały z definicji odrzucone. Ja natomiast nie ustaję w sytuacjach dotyczących możliwości pozyskania tych środków i po raz kolejny złożyłem wnioski do tego funduszu, dlatego że jest drugie rozdanie dotyczące hangaru w Rogowie i do tego jeszcze dołożyłem, bo jest możliwość złożenia dwóch wniosków, tutaj naszą kamienicę kupiecką 15-wieczną na ulicy Giercza, która też wymaga pilnego remontu. Jak to zostanie rozstrzygnięte, zobaczymy, natomiast niepokoi mnie sytuacja taka, która znajduje się w klubie PiS w Radzie Powiatu, którzy z jednej strony krytykują, że nic się w tym zakresie, na przykład w hangarze w Rogowie, nie dzieje, a z drugiej strony nie sprzyjają, bo wiem o tym bardzo dokładnie, tej sytuacji, w której moglibyśmy te pieniądze dostać. Gdyby ze strony radnych z PiS-u doszło do jakiegoś otrzeźwienia w tej sytuacji, to myślę, że swoimi możliwościami, swoimi kanałami byliby w stanie spowodować to, że ten wniosek zostałby przychylnie rozpatrzony. Wiem o tym i tak to, proszę Państwa, w tym systemie funkcjonuje. Dlatego też proszę radnych tutaj w Sprawie Sprawiedliwości Klubu Radnych PiS, jest ich 5, aby troszeczkę spojrzeli na to w bardziej przyjaznym okiem, bo przecież to nie jest zabytek kierowany do jakiejś wąskiej grupy, tylko dla wszystkich i wszyscy tym zabytkiem będą się cieszyli, tak? I proszę pamiętać, dbajmy o tego typu zabytki. Ja przypomnę wielką dyskusję, która była prowadzona, kiedy pozyskaliśmy obiekty magazynów atomowych. Tam jest Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku. Jakaż to była dyskusja, jakieś to były tutaj fale hejtu w tym kierunku, bo po co i na co. To przypomnę Państwu taką historię, którą w tym czasie również opowiadałem, że na początku XX wieku chciano rozebrać Zamek Krzyżacki w Malborku, a cegłę wykorzystać do budowy świniarni, tak? No jakbyśmy dzisiaj patrzyli na tych ludzi, którzy by ten zamek rozebrali, kiedybyśmy poszli, zobaczyli tylko być może tam jakieś fundamenty, a dzisiaj mamy zabytek klasy zerowej, największy murowany zamek średniowieczny w całej tutaj, chyba w całym świecie, bo jak i w Europie, to w tym okresie na pewno i w świecie. I tym zabytkiem generalnie wszyscy się cieszymy i cały czas jest generalnie remontowany, odbudowany każdego właściwie roku, kiedy przejeżdżam tam w okolicach Malborka. Nie mamy sobie przyjemności zwiedzenia tego zabytku, który przecież byłem tam już parokrotnie, ale za każdym razem coś nowego się tam pojawia i za każdym razem czegoś nowego o tym fenomenie budownictwa się dowiaduje.
Panie starosto, to ostatni temat w takim razie. Awans powiatu we wspólnocie. W ubiegłym roku, jeżeli idzie o zamożność, mówię tu oczywiście o czasopiśmie samorządowym wspólnota, mieliśmy 13. pozycję, a w tym roku już 5. Jest tylko pierwsza dziesiątka, pierwsza piątka. Tak, panie rektorze, no nie stał się żaden cud gospodarczy w tym zakresie, bo dochody generalnie są ustabilizowane i stałe. Natomiast to, co się wydarzyło i co spowodowało nas awans, to jest kwestia dotycząca zwiększenia dochodów majątkowych, bo przypomnę, w tym okresie sfinalizowaliśmy sprzedaż ośrodka gry i ta kwota właśnie pojawiła się tutaj na koncie i została tutaj w budżecie ujęta. Stąd też analiza taka sucha budżetu, która polega właściwie tylko na analizie samych cyfr, spowodowała właśnie to, że ten awans z 13 miejsca na piąte został zauważony. W roku, kiedy będzie na was kolejnym, zakładam spadek, bo nasze dochody w zakresie powiedzmy dodatkowej sprzedaży tak dużych środków i tak dużego ośrodka już się nie pojawią, bo takich ośrodków już nie posiadamy. Stąd też ta lokalizacja na poziomie drugiej dziesiątki jest lokalizacją stałą i myślę, że w latach następnych nie zagrożono. Jasne. No to będziemy spadać w takim razie w tym rankingu. No, jest to naturalne, tak? No, gdybyśmy każdego roku sprzedawali coś zawartość blisko 40 milionów złotych, no to z pewnością w pewnym momencie może byśmy osiągnęli nawet miejsce na tak zwanym pudle, czyli w pierwszej trójce. No niewiele zabrakło, natomiast to podkreślam, trzeba to mieszkańcom wytłumaczyć, że tu nie stał się żaden cud gospodarczy, po prostu zwyczajnie sprzedaliśmy majątek i ten majątek został wykorzystany i dzisiaj możemy powiedzieć o wielu, wielu fajnych inwestycjach, które będą się realizowali. Szybciutko kończę, bo na czasie kończę. Proszę Państwa, w dniu jutrzejszym podpisujemy umowę na remont ulicy Jedności Narodowej. O tym pewnie jeszcze będziemy omówili. I uspokajam też osoby tutaj z osiedla Radzikowo. Przetarg został rozstrzygnięty, brakuje kwota. Również ta kwota się znajdzie i będziemy budowali ścieżkę tutaj wzdłuż ulicy Grzybowskiej. I również obiecałem tutaj wszystkim Państwu, że zostanie budowane boisko z tych takich szybkich informacji. Boisko przy OPP. Proszę Państwa, mamy drugie rozstrzygnięcie przetargu. On jest zadowalający, nie musimy właściwie dokładać żadnej kwoty, jak do przemian, chyba około 2,5 tysiąca złotych, więc boisko, ten parking wraz z tym boiskiem przy OPP zostanie również w tym roku wyremontowane. No niestety nie stanie się to z rozpoczęciem roku szkolnego, nie ma takiej możliwości, ale z końcem tego roku na pewno, kiedy pojawią się większe opady śniegu, być może deszczu, choć śniegu dawno w Kobrzegu nie widzieliśmy, tam już będzie można, że tak powiem, w miarę suchą i bezpieczną nogą z tego parkingu dostać się do sali OPP. To była audycja wokół powiatu, a komentował starosta Tomasz Tomborski. Bardzo dziękuję Państwu. Do zobaczenia i do usłyszenia.